dobrą stroną serwera, wy jesteście złą. Zło, ty jesteś właśnie złą. Oglądałaś Batmana, tego Gotham, Dark Knight? Mm. To był dobry, Joker czy Batman? Dobre pytanie. No, pytanie proste. Kto był dobry według ciebie, Joker czy Batman? Każdy ci powie, że dobry był Batman. To jest pomyłka właśnie. To jest oszustwo wielkie. Batman jest tak naprawdę gościem, któremu wydaje się, że jest dobry, a robi główną robotę. Gównianą robotę. Robi robotę złą. Skupia się na jakichś małych przestępcach, wymierzaniu jakiejś sprawiedliwości jakimś rzezimieszkom. A co robi kurwa Joker? Przychodzi kurwa do wszystkich tych bossów mafii, tych wszystkich skorumpowanych politykierów i tak dalej, którzy tam wsadzają te pieniądze do kiesy i co? I na początku mówi, że oddajcie mi połowę. A później jeszcze mówi, oddajcie mi wszystko. W związku z tym tak naprawdę to Gotham wyczyścić z różnych przestępców, tych poważnych, tych, przez które to miasto zdychało, tych, którzy korumpowali polityków i tak dalej, chciał Joker. Wszyscy mówią, że Joker taki zły, bo tam wysadził jakiś szpital czy coś tam. Nie, tam pustury. No może tam dżuma była i co? Już nie ma dżumy. Była taka fajna scena, w której wchodzi Joker na salony, że tak powiem. Wpierdala się tam na jakąś imprezę, nie? Taką dla VIP-ów. No i co? Czy komukolwiek tam krzywdę zrobił? Nie, wyrzucił tylko jedną babę przez okno, bo wiedział, że Batman wyskoczy za nią, kurwa, i będzie ją łapał. Czuję się teraz edukowany przez Buraka. Joker jest dobry. Jest spierdolnięty oczywiście, ale tak naprawdę jego plany sprzyjają poprawie sytuacji miasta Gotham. Widzisz, Famina, podsumowując wszystko, fosa musi być szeroka. Tak. To jest dla dobra kwadratowej masakry. Niech giną, niech będzie im trudniej. My nie jesteśmy wcale tacy evil. My jesteśmy po prostu sprytni. Wiemy, że trzeba ludziom czasami zresetować plecy. Że jedna mądra osoba zauważy, że jest poszerzona fosa i sobie buduje mostek za nim. Ludzie pokazują ciągle, co się zmieniło w swoich domkach, więc ich nie ma na spawnie i nie zauważą tego. Ja jestem. Bo ty mieszkasz blisko. Musimy przekupić, ona ginie 20 razy dziennie. No właśnie, dlatego ja buduję mostek. Famina, nasz plan bardzo mądry. Po prostu nie może być taki, że o, przekupimy cię czy coś. Nie, po prostu... Tak jak Joker, weźmiemy zapalniczkę w rączkę i ten most ci spalimy. Dla dobra ogółu, dla dobra miasta, dla dobra masakry.